Okej, tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanał o tematyce zarabiania w internecie i tak dalej, i tak dalej. I w dzisiejszym odcinku jeden z naszych widzów ma pytanie odnośnie właśnie tutaj jedynej aplikacji na telefon, na której już tutaj wspominał, że zarobił mniej więcej 675 dolarów, co generalnie w przeliczeniu na złotówki wynosi bardzo dużo, ponieważ to wynosi w ogóle 2,5 tysiąca złotych. I generalnie powiem Wam tak, ponieważ oczywiście ta aplikacja jest skamem i tutaj też się często zdarzają takie właśnie głupie aplikacje. Chciałem nagrać oddzielny filmik, dlatego też tytuł ten jest jakby tutaj troszeczkę clickbaitowy. Aplikacja do zarabienia 1000 zł czy coś takiego, bo generalnie wiecie, że ja tutaj na tym kanale przedstawiam różne aplikacje. I powiem Wam tak, że na tych aplikacjach zawsze wspominam, że można zarobić dodatkowo. Na takich różnych aplikacjach do zarobienia możemy, nie wiem, 200, 300, 400 zł miesięcznie wyciągnąć, ale nie możemy wyciągać takich dużych sum jak na przykład 2500 zł, tak samo 1000 zł miesięcznie z takich aplikacji, ponieważ no, nie ma czegoś takiego jednak, żeby na takich aplikacjach dodatkowo zarabiać właśnie tak duże pieniądze. Ponieważ jak możemy się domyślić, gdyby takie aplikacje istniały, na których można byłoby takie duże pieniądze zarobić, to nikt by nie chodził do pracy, wszyscy by siedzieli w domu i grali w jakąś gierkę na telefonie, więc jest to niemożliwe. I teraz tak samo właśnie tutaj, no muszę to włączyć, taka aplikacja, o której tutaj nasz widz wspominał, niestety jest oszustwem. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, bo niektórzy z Was właśnie widzę, że bardzo dużo osób w komentarzach pisze mi różne aplikacje, żebym je posprawdzał, które niestety nie wypłacają, które niestety są reklamowane i które są oszustwem. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak sami będziecie mogli sprawdzać, czy jakaś aplikacja jest oszustwem, czy nie, żeby po prostu nie grać w niej niepotrzebnie i poza tym nie tracić na to czasu, ponieważ wiecie, że generalnie no, nie fajnie jest grać w coś i myślicie, że nie wiem, że jakaś tam głupia aplikacja Wam wypłaci, tak naprawdę jest to oszustwo. Więc chciałbym Wam powiedzieć właśnie dzisiaj, jak działają też tak samo ci twórcy aplikacji, ponieważ generalnie na zazwyczaj na tych aplikacjach takich prostych na telefonie to właściciele tych aplikacji zarabiają na tym, że właśnie ktoś sobie ogląda jakieś reklamy i wtedy oni ewentualnie się dzielą przychodami z użytkownikami, którzy tutaj te reklamy oglądają. I w takim wypadku oczywiście jest to fair, ponieważ generalnie każdy z nas zarabia. Osoba, która ogląda te reklamy, też ma jakiś profit z tego, nie jest to jakiś taki wysoki profit i właściciel aplikacji też na tym zarabia. Ale większość właścicieli takich aplikacji do pseudo zarabiania wycwania się na takim właśnie względzie, że niestety oni no, zarabiają na tym, że ktoś korzysta z ich aplikacji, ale oni nie wypłacają im tych pieniędzy i te pieniądze są przeznaczane dalej na reklamę. Czyli zazwyczaj właśnie te reklamy też są skierowane do takich najmłodszych osób, żeby po prostu oni nieświadomie wchodzili w takie aplikacje, rejestrowali się, marnowali tam na tym czas i po prostu i tak nie dostaną z tego wypłaty. Generalnie właśnie ja nawiązuję do tego tematu, ponieważ ja tutaj na kanale od czasu do czasu o takich aplikacjach nagrywam i chciałbym, żebyś też wiedzieli, o co w tym chodzi i zazwyczaj właśnie też ja tutaj wybieram tylko aplikacje, które są sprawdzone i tak samo przypominam, że no generalnie nie zarobimy z tych aplikacji milionów i dzisiaj pokażę Wam właśnie, jak to sprawdzać i tak dalej i dla przykładu pokażę Wam też głupie reklamy, które w ogóle teraz często wyświetlają się w internecie i no z nich to w ogóle od razu można rozkminić, że jest to właśnie oszustwo, ale też je pokażę dla przykładu, dlatego dzisiaj sobie troszeczkę podgłośnię te głośniki, żeby wszystko było słychać, bo natrafiłem na taką aplikację właśnie oglądając tutaj no, tam YouTube'a przez telefon, więc niestety jakość tego wideo nie będzie jakaś taka mega super jak coś. Możemy na nim zarabiać. Po co pić i rujnować sobie życie? Pobierz aplikację ze sklepu Google i zarabiaj. Aplikacja daje 150 zł na start. Kiedy 4 lata temu pracowałem jako mechanik w fabryce Audi w Toruniu, marzyłem o tym samochodzie. Zajmowałem się produkcją do nich reflektorów. Szczerze mówiąc, oszalałem na punkcie tej aplikacji. Moje życie diametralnie się zmieniło. W końcu mogłem pozwolić na moje marzenie. A moi towarzysze piją nadal za dużo. Żałuję, że nie wiedziałem o aplikacji wcześniej. Kiedy 4 lata temu przyzwyczajałem się do alkoholu. No już nawet dalej mi się nie chce tego oglądać, ponieważ widzicie, w internecie są tak głupie nawet reklamy, że tutaj ludzie z zagranicy podłączają sobie Iwonę, robią reklamę o jakimś typku, co niby był alkoholikiem i tutaj pił i znalazł aplikację do zarabiania i dzięki temu kupił sobie nowiutkie auto za pewnie 500 000 zł, więc no
Po takich jakby reklamach można od razu stwierdzić, że właśnie te aplikacje no niestety są skamem. Tak samo ostatnio też widziałem takie głupie reklamy, aczkolwiek no nie mam zapisanych właśnie tutaj tych wideo z tych reklam, ponieważ one zazwyczaj znikają od razu po obejrzeniu, ale były też takie sytuacje, że właśnie jest takie wideo, gdzie na przykład jakiś facet idzie sobie do sklepu, kupuje na przykład, nie wiem, jakieś jedzenie czy coś i mu się nagle przypomina, że nie ma kasy, odpala jakąś głupią aplikację i nagle zarobił, nie wiem, 100, 200, 300 zł. I wszyscy ci kasjerzy są zdziwieni, jak on to robi, jest reklama tej aplikacji, więc akurat pod takimi reklamami od razu można się domyśleć, że ta aplikacja jest skamem, więc raczej tego należy unikać. I tutaj akurat jest taki na początek przykład właśnie takich głupich reklam, gdzie większość może zdać sobie sprawę, jak to wygląda, ale teraz przechodzimy do tego, jak sprawdzić w ogóle wypłacalność tej aplikacji, ponieważ no, każdy się natyka na takie rzeczy i warto, żeby też samemu był w stanie tutaj takie rzeczy sprawdzić, więc przechodząc do konkretu, jeśli na przykład teraz byśmy testowali tą aplikację, to najłatwiej sprawdzić ją tak, że po prostu mamy nazwę tej aplikacji i wpisujemy ją właśnie w internecie. I teraz aktualnie też pokażę najłatwiejszy przykład dla osób, które tak samo nie znają angielskiego, więc wpisujemy sobie właśnie 3 for money i teraz szukamy na początek, no w ogóle tutaj dałem źle, napisałem, i teraz na początek właśnie wpisujemy sobie wszystko po angielsku, ponieważ te opinie po polsku zazwyczaj ich jest bardzo mało, więc wpisujemy na przykład coś takiego jak payment proof, czyli dowód płatności, więc sobie tutaj to naciskamy i teraz przechodzimy sobie właśnie do grafiki i zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Tutaj niby jest pokazane, że ktoś dostał właśnie te 4 dolary, aczkolwiek jak sami wiecie, mimo wszystko tutaj na tej aplikacji no niestety tam widz właśnie nasz pisał, że ma już na swoim koncie nawet właśnie w tej aplikacji ponad 600 dolarów, ale nie wie, jak je wypłacić albo nie może ich wypłacić, więc zaraz zobaczymy sobie ten filmik, bo widać, że ten filmik też może być oszustwem, bo jak sami już widzicie, tutaj jest jakiś youtuber, który opisuje właśnie, że ta aplikacja, że jest właśnie wielkim skamem, więc tutaj też warto mieć na uwagę to. I po pierwsze, nie wiem, kto stworzył ten filmik, ale na 99% mam pewność, że to będzie ktoś z Turcji, jakiś tam Arab, który będzie łamanym angielskim mówił. Może się mylę, zaraz zobaczymy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I to w ogóle chyba nawet nie ma głosu, dźwięku, ale to naprawdę widać, że robił to jakiś, no można to powiedzieć, gość, który no niekoniecznie zna się w ogóle na obróbce filmów i tak dalej, bo w ogóle nawet chyba nie ma żadnego głosu tutaj, jeszcze się upewnię. Akurat już liczę na to, że ktoś będzie gadał po... A dobra, jest jednak. No i proszę bardzo, właśnie o to mi chodziło. Jeśli chodzi o ludzi, którzy nagrywają i no, gadają mamnym angielskim, to oni są w sumie takimi osobami, na których tutaj poziom zaufania powinien spaść do minimum, ponieważ większość takich właśnie ludzi z zagranicy, z Turcji, czy z, nie wiem, nawet nie wiem, jakie są te kraje wszystkie, ale właśnie łamanymi, o hinduskie, czy jakieś tam inne, którzy właśnie tutaj gadają takim łamanym angielskim, oni są tak nastawieni na tą kasę, że oni wejdą w każdą aplikację, oni nagrają o niej filmik i będą myśleć, że tutaj na tym coś zarobią i przy okazji właśnie no też tracą swój czas i innych czas, więc tutaj też od takich ludzi, którzy no mimo wszystko takim łamanym angielskim gadają, nie warto jakby tutaj patrzeć na te filmy i oni też zazwyczaj właśnie oszukują. I tak jak właśnie się śmiałem z tego, mogę jeszcze raz puścić, że jest to ostry łamany angielski i taki właśnie wygląd tych wszystkich no wideo, to widać po prostu, że no niestety oni są bardzo łasi na te pieniądze, których i tak nie dostają, ale oni będą nagrywali oble jakie aplikacji i po prostu będą naciągać innych na to, więc jeszcze sobie puszczę tak, żeby pokazać. No to jest tak łamany angielski, że w ogóle no niestety nie można tego słuchać. I tutaj tak samo jakiś ziomeczek sobie nagrał filmik o tej aplikacji, więc możemy sobie zobaczyć. Tutaj już strzelam na 100%, że też już gada jakby takim lepszym angielskim. No i tutaj jakby będzie opowiadał o tym, że ta aplikacja jest mimo wszystko skamem, więc też można zobaczyć, że jeśli wejdziemy sobie na jego opis, nie ma tutaj podlinkowanej tej aplikacji, więc od razu widać, że mimo wszystko no jednak ta aplikacja będzie mogła oszukiwać nas, więc nie warto z nich skorzystać. I tak samo jeszcze jest taka fajna strona, na której też możemy sobie sprawdzać jakby tutaj prawdziwość jakiejś tam aplikacji i wpisujemy sobie właśnie Trustpilot, więc jeśli chodzi o to Trustpilot, nie wiem, czy ktoś tam
wypowiadał o tej aplikacji, ale zobaczymy właśnie, o tutaj są jakieś właśnie, no jakby to powiedzieć, oceny, ale tutaj widać, że to jest jakaś inna aplikacja, bo tej aplikacji, o której my tutaj wspominaliśmy, to właśnie to jest jakaś Tree for Money, ale widzicie, że generalnie na tej stronie Trustpilot można właśnie wystawiać opinie na temat właśnie jakichś takich różnych aplikacji i tutaj zazwyczaj też mogą tutaj pisać osoby, które się zdenerwowały, że na przykład zostały oszukane i tak dalej, więc też jakby można z tego skorzystać, żeby się dowiedzieć. A tak samo, jeśli nie znacie angielskiego, to specjalnie teraz właśnie otworzyłem Google Chrome, czyli tą przeglądarkę, na której właśnie też można jakby sprawdzać te opinie na tym Trustpilocie całym i po prostu na prawym przycisku myszki naciskacie sobie, szukacie opcji przetłumacz na język polski, no i dzięki właśnie takim sposobie możecie też sobie tutaj poczytać wszystkie te jakby opinie przetłumaczone na język polski. Oczywiście czasami będzie się zdarzało, że to tłumaczenie nie będzie takie stuprocentowo prawdziwe, ale przy okazji możecie tak mniej więcej też się dowiedzieć, jeśli nie znacie tego angielskiego. Czyli tutaj tak samo jeszcze podsumowując właśnie, żeby sprawdzić, czy jakaś aplikacja na pewno Wam wypłaci, wpisujecie jej nazwę i tutaj albo wpisujecie właśnie coś takiego jak payment proof, albo dodatkowo możecie po prostu napisać scam. No i w tym momencie właśnie przeszukujecie internet, wchodzicie na jakieś różne filmiki, patrzycie, czy to na pewno wypłaca. Najlepiej jest właśnie, żeby też były te dowody wypłat, ale oczywiście też można trafić na takie filmiki właśnie ludzi, którzy mówią łamanym angielskim. Widać, że oni są jakimiś tam hindusami, którzy w ogóle wszystko ci zareklamują tylko, żeby w ogóle coś wypłacić, zyskać jakieś wyświetlenia. No i tacy też youtuberzy no niekoniecznie są tutaj odpowiednimi osobami, którzy tutaj jakby no mogą stwierdzić, bo też tak samo widziałem właśnie bardzo dużo, jeśli właśnie są tacy ludzie, którzy właśnie takimi różnymi dziwnymi literkami właśnie tutaj dają te tytuły, to zazwyczaj no większość z tych aplikacji to niestety są skamy, więc tutaj też warto na to uważać. No i też myślę, że dzięki temu jakby pokazałem Wam, jak mniej więcej przeszukiwać, dowiadywać się o tym, czy ta aplikacja jest na pewno tutaj wypłacalna, ponieważ no tutaj też widzicie, że jakiś ziomeczek w komentarzu u tego właśnie typka, co tutaj łamanym angielskim gadał, tak samo już tutaj tłumaczy, że to jest scam i tak dalej. Ale no i tak ten filmik tutaj będzie, ponieważ tacy ludzie właśnie, oni są tak łasi na te pieniądze, że nagrają oble czym, ważne by nagrać jakiś filmik i to niekoniecznie właśnie no wypłaca, więc na co należy uważać. Więc mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie wiedzieli mniej więcej, jak tutaj sprawdzać te różne aplikacje, ponieważ jak wiecie, tutaj w internecie niestety jest bardzo dużo takich no niefajnych jakby sytuacji, gdzie tacy właściciele, którzy tworzą takie aplikacje, wydają pełno pieniędzy na reklamy, no nie liczą się z tym, że w sumie fajnie jakby też trochę tam tych pieniędzy komuś wypłacili, bo potem na przykład inni ludzie by polecali tą aplikację za darmo, tylko wolą to wykorzystać w taki sposób, że ktoś, kto jest nieświadomy, będzie w to grał przez dłuższy czas i potem zobaczy, że kurczę, że nie da się wypłacić i jest z tym jakiś problem. No i o to właśnie mi chodziło, żebyście tutaj po obejrzeniu tego filmiku mogli w 100% właśnie wiedzieć, jak sprawdzić takie aplikacje, żebyście też nie musieli tracić czasu grając w nie i potem może się okazać właśnie, że też stracicie swój czas i nie dostaniecie tych pieniędzy. I tutaj na sam koniec też chciałem Wam powiedzieć, że tutaj jeśli chcielibyście się nauczyć więcej na temat zarabiania w internecie, poznać takie lepsze sposoby niż nawet te aplikacje, na których możecie więcej zarobić właśnie tych różnych sposobach, to specjalnie przygotowałem dla Was kurs, na którym tutaj właśnie możecie się tego nauczyć i jest też tak samo specjalna zniżka dla widzów, więc mam nadzieję, że jeśli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam, pierwszy link w opisie. No i to już byłoby na tyle, ponieważ dzisiaj się troszeczkę tutaj nagadałem, więc jeśli jesteście nowi, to tak samo zachęcam Was wszystkich do zostawienia subskrypcji, a na dodatek, jeśli też macie jakiś ciekawy sposób na zarobek w internecie, o którym byście chcieli, żebym nagrał odcinek, możecie o tym napisać w komentarzu, a ja już się z Wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!